Teraz, jeżeli się robi jakikolwiek film, serial czy produkcję filmową, no to bardzo wszyscy starają się przestrzegać tych obostrzeń zalecanych przez służby medyczne, czyli no oczywiście maseczki, dystans, sposób witania się, ale także bardzo częste testowanie się, co jest oczywiście uciążliwe, no bo obecne testy, kiedy polegają na tym właśnie, że no, krótko mówiąc, wsadza się do nosa wacik i to dość głęboko. Jeżeli się to robi co trzeci dzień, biorąc udział w jakiejś dużej produkcji, to jest to uciążliwe, nie mówiąc o tym, że może podobno być, jak się dowiedziałem od jednego z znajomych laryngologów, też może być niebezpieczne. Więc jest to troszeczkę, no poza tym odpada cały ten jakby taki wspólnotowy element, czyli nie ma barobusu, w sensie takiego miejsca, gdzie się spożywa posiłki, przerwie, śniadania, kolacje, obiady. Tego nie ma, no bo to zwiększa ryzyko. Wszyscy jedzą gdzieś tam na uboczu, daleko od siebie, z jakichś takich plastikowych pudełeczek. Nie można się spotkać też po serialu, po zdjęciach, po pracy, no bo to też niesie ze sobą jakieś tam zagrożenie, więc jest troszeczkę no uciążliwe i uboższe o wiele niż w takim normalnym trybie. Ale jeżeli jest praca, no to oczywiście wszyscy są wdzięczni, że mogą pracować, bo trzeba pamiętać o tym, że jest wielu ludzi, którym pandemia kariery zawodowe zrujnowała. No, po prostu, albo wręcz je przerwała, bo ludzie w poszukiwaniu środków utrzymania po prostu musieli się szybko przekwalifikować na jakiś inny zawód. Wiem, że ludzie naprawdę, mówię o aktorach, no, naprawdę borykają się z ogromnymi trudnościami. No, te teatry przecież są otwierane, zamykane. Teraz jest taki dziwny etap, kiedy dopuszczane są próby, a nie dopuszczane są spektakle, więc ludzie próbują, ale też bez takiego jakiegoś konkretnego dnia, bez konkretnej daty, kiedy dojdzie do premiery. No to jest wyniszczające, no bo się robi jakąś robotę, ale nie wiadomo, kiedy ta robota się skończy, kiedy ona musi się skończyć. No więc są takie kwiatki, że ludzie na przykład rok próbują jeden spektakl, no i zrobili premierę w piątek, a w poniedziałek już było zamknięcie teatru. No więc no to jest wszystko jakieś takie, no trochę takie udajemy, że pracujemy, no tak jak dzieci udają, że się uczą przez komputer w zdalnym nauczaniu. Wszystko jest trochę takie na pół gwizdka i udawane.